Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy dwa tygodnie temu ponad z kolegą Manfredem Bullem byliśmy u Gabiego van den Abele w Dentergem w Belgii, wspominaliśmy przy okazji tego, że oglądaliśmy gołębie dwa takie Nubliksema i Rudego. Tak, dobrze mówię? I że mamy dwa gołębie, które zabieramy. No właśnie tego gołębia, jednego z tych, które młode, pochodzące właśnie teraz akurat Manfred trzyma gołębia o numerze z 2015 roku, jest to gołąb 314, 78, 74. Tak jest. Zobaczmy, to jest niebieska samiczka pochodząca z... Nie mam. To może być samczyk. Samczyk może być? Może być. Patrz, ostatnio myśleliśmy, jak patrzyliśmy, on był troszeczkę młodszy. Młodszy był ten gołąb, to że jest to samiczka. Ale to zobaczymy. Jest w każdym razie to czy córka, czy syn bezpośrednio po Nubliksemie. Tutaj mamy rodowód tego gołębia, a matką tego gołębia jest gołąb o nazwie Belle, która jest córką Neptunusa. To może ty, Manfred, coś więcej powiesz o tym gołębiu. No co tu mówić, gołąbek bardzo ładny, sprytny, leży w rączce. Niełatwo go było też zdobyć, bo my go wtedy, kiedy pojechaliśmy, zamówienie było wcześniej zrealizowane. Generalnie to van den Abele to bardzo trudno cokolwiek wyciągnąć, już nie mówiąc o tym, że bardzo trudno się tam w ogóle dostać na posesję. Dzięki Markusowi było to możliwe. Mieliśmy to załatwione. I tu mamy właśnie tą samiczkę, czy samczyka, jak teraz już mówisz, tak? No nie jesteś pewien? Nie jestem pewien. No zobaczymy, pokażmy. Ale tego, bardzo sprytny gołąbek. Jak wygląda, to widzimy. Teraz jeszcze pokażmy skrzydło, Manfred, tego gołębia. O, widzimy go tutaj. On jest na trzech, na czterech, na sześciu lotkach starych został. Mhm. Późny gołąb, ale tak dobrze zbudowany, myślę. Nawet jeśli to jest samiczka, to bez problemu dołączenia już. O, zdjęcie tego gołębia będziemy tutaj mieli, także... Zobaczyć można sobie drugiego. Tak? I teraz pokażemy drugiego. Ja w międzyczasie powiem. Drugi gołąb to jest gołąb, który jest dzieckiem Rudego. To jest też chyba samica, tak? Samica? To jest samiczka na pewno. Samiczka. Zobaczmy. Taka nakrapiana pstra. O. Ta ma numer 314, 78, 14. Popatrzmy. O, tu go mamy. Ceny tych gołębi, proszę się nie zdziwić. Wywoławcze są dość duże, ale... No takie są ceny niestety u Gabiego van den Abele. O. Ale jak widzimy, jest to gołąb z pierwszej ręki pochodzący, bezpośrednio od niego. O. Cała z pierzonem. Tak. Ta starsza trochę tak jest. Tu wiadomo, że to jest na pewno samiczka. 100%. Trochę jest mała, ale jest bardzo harmonijna, harmonijnie zbudowana. Także jak na samiczkę mogła być trochę... A jej ojcem jest, tu widzimy Rudy, tak, ale matką, pardon, też jest z Neptunusa. Tak. Tylko tam była Belle, a tutaj jest gołąb Geshard Neptunus, tylko samiczka, a samiec jest ten dziadek. Matkami tych dwóch gołębi, które tu pokazujemy, są siostry. Pełne siostry. O. Także mamy takiego drugiego gołębia. To są dwa gołębie bezpośrednio od Gabiego van den Abele, które wtedy przywieźliśmy tam na filmie, akurat przy tej okoliczności. Kiedy odbieraliśmy, to akurat widzieliśmy rodziców tego Rudego i Nubliksema. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi.